20-18, 5 minut i 20 sekund do końca tego spotkania. Spóźniony Falgren wcześniej miał piłkę w rękach Rujewski, już później ten atak Szweda już był zakwalifikowany jako przewinienie. Ważna akcja teraz dla naszego zespołu. Teraz cierpliwość, uniknięcie błędu i wypracowanie dobrej pozycji rzutowej. Szwedzi już naprawdę będą wtedy pod ścianą. Cierpliwość, spokój, chłodna głowa. To jest tam potrzebne. Ćwierćfinał mistrzostw świata na wyciągnięcie ręki. Rojewski pozostaje na boisku, Jurkiewicz i Michał Jurecki są na rozegraniu. Wiśniewski, Daszek na skrzydłach i Szybszak tam powoli wędruje na koło. Spojrzał na niego Nilsson, ale przejął Szybszaka Tobias Karlsson. Wiśniewski do Michała Jureckiego, trzymajmy kciuki za naszych reprezentantów. 5 minut, proszę Państwa, 5 minut nerwów i wielkich nadziei. Michał Jurecki wypychany, Rojewski, czy znów sam spróbuje? Rojewski nie ma komu oddać. Michał Jurecki sam do Wiśniewskiego, Gra pasywna. Mariusz Jurkiewicz, Matthias Andersson, mamy piłkę. Gra pasywna dalej jest pokazywana przez arbitrów ze Słowenii, ale teraz Polacy mogą rozegrać, rzucić za tej zasłony dwóch zawodników. Uwaga, Rojewski, Michał Jurecki niestety broni Matthias Andersson, ale mamy piłkę. Świetnie to Polacy zrobili z zaskoczenia, dziś już tutaj obiegł obronę, wszedł na koło, no i w sytuacji, kiedy musieliśmy rzucać, znalazł go podaniem Rojewski, ale dobrze, mamy piłkę cały czas, czas upływa, to jest tylko 4 minuty i kilkanaście sekund. I oczywiście nowa akcja, nie ma sygnalizacji gry pasywnej, Michał Jurecki dynamicznie wchodzi w charakterystyczny dla siebie sposób, spojrzał zdenerwowany w stronę Kalmana, kilka brzydkich słów od Kalmana do naszego reprezentanta, Michał Jurecki, Andrzej Rojewski, teraz gra pasywna, Rojewski mija rywali, ale to jest faul i to są 2 minuty kary. To są 2 minuty kary. Trzymany Rojewski. Dla Ostlunda 20-18. Jeżeli teraz jeszcze zakończymy akcję skutecznie, będziemy jedną nogą w ćwierćfinale mistrzostw świata. Będą grać w osłabieniu. Dwa, że Ostlund, on tutaj na pewno był przygotowany na to, żeby szukać sytuacji dla niego na rzut z dystansu, z tego lewego rozegrania, bo on jest na tych mistrzostwach skuteczny, ma znakomity zasięg. A tu w ten sposób Stefan Olsson i Ola Lindgren tracą jedną z możliwości w ataku. Jurkiewicz, Michał Jurecki. Rojewski, Polska na trybunach, udzisz oni szwedzcy fani, Michał Jurecki, Tobias Karlsson. Nie było decyzji o karze, tylko rzut wolny. Potrzebuje momentu przerwy technicznej. Patrzymy na zegarek, 3 minuty i 37 sekund. I gro tego czasu, który został do końcowej syreny, będziemy grali z przewagą jednego zawodnika. My już prawie 2 minuty jesteśmy z piłką, cały czas na połowie Szwedów. 2 minuty z tych... W momencie, kiedy zaczynaliśmy akcję, było 6,5 do końca. Michał Jurecki, tak! Ale z bramka! I 21-18! 21-18! Nieprawdopodobne! To jest właśnie polska reprezentacja w piłce ręcznej i za to ich kochamy, za tę walkę, za te serce, które zostawiają w każdym meczu, w każdej sekundzie, w każdej akcji. Wycofany bramkarz, Szwedzi próbują zniwelować tę różnicę personem. Nie to Falgren w znaczniku. Ale jaki chaos na ławce szwedzkiej. Petersen w pewnym momencie popatrzył na ławkę, rzucił bramkę Zachrisson, popatrzył na ławkę, Szwedów było tylko 3 na boisku. Petersen rozłożył ręce, mówi: panowie, no biegajcie. 6 z zawodników pojawił się naprawdę z dużym opóźnieniem. Ale nie możemy się cieszyć, nie możemy uważać, że ten mecz już się skończył. Co to, to nie. Wiśniewski, Michał Jurecki, Mariusz Jurkiewicz. Grać spokojnie, grać powoli, rzucić jeszcze jedną, 2 bramki i powinno być dobrze. Rojewski! Matthias Andersson jest rzut karny i 2 minuty kary. Szwedzi w czwórkę, my z szansą na zdobycie bramki. Znów odzyskanie 3-bramkowej przewagi. To jest być może najważniejszy moment tego meczu. I może po to właśnie Andrzej Rojewski został w grze, a tyle mu nie wychodziło, ale pod koniec ta bramka przed 2 minutami, teraz wywalczony rzut karny. Podnosi się powoli Andrzej Rojewski i Bartek Jurecki, nasze polskie nadzieje z nim na 7. meczu w Ali Bin Hamada Latia Arena naprzeciwko Johanna Siestranda, którego teraz mobilizuje Tobias Karlsson. Ale żadne słowa otuchy nie dodadzą szwedzkiemu bramkarzowi, jeżeli Bartek Jurecki, teraz deprymowany przez Tobiasa Karlssona jakimś krótkim słowem, za moment rzuci do bramki. Ależ chcemy, aby tak właśnie było. Bartosz Jurecki kontra Siestrand. Rzuć to, Bartek! Gol!
22-19. Mamy dwóch zawodników więcej. Mamy na wyciągnięcie ręki, tej ciężko pracującej polskiej ręki w tym meczu ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Zachrisson. Nie mają bramkarza Szwedzi, a więc grają teraz piątką w ataku. Zachrisson, wychodzi Grabarczyk. Jest Olsson. Olsson. Falgren, Zachrisson do koła. Rzuca bramkę Petersen. Trzeba się z tym liczyć, no dobrze rozegrali to Szwedzi, oni wcale nie muszą być jeszcze w tym momencie tacy pogubieni, ale my mamy inicjatywę, minuta i 50 sekund do końca, dwie bramki przewagi, my mamy piłkę, teraz grać znów spokojnie, rozsądnie, jeszcze mamy minutę i 13 sekund gry w przewadze. 16 błędów popełnili Polacy, 16 strat, 14 Szwedzi, ale już ani jednej, panowie, Michał Jurecki, Jurkiewicz, Polska na trybunach. Michał Jurecki, Andrzej Rojewski, czy sam spróbuje? Matthias Andersson broni i to jest fatalna wiadomość. Mimo że grają w osłabieniu, teraz Szwedzi będą nas atakować, ależ nerwy, jeszcze niczego, to nie możemy być absolutnie pewni. Zachrisson, no i co, to był błąd techniczny naszym zdaniem, ale sędziowie tego nie widzieli. Zachrisson do Oslunda, Zachrisson, nie ma bramki, obok słupka Zachrisson i proszę Państwa, minuta i 4 sekundy do końca, dwie bramki więcej i przez 33 sekundy zatrzymamy zegar. Teraz jeszcze będą Szwedzi w osłabieniu. Ten błąd Zachrissona, ten rzut obok lewego słupka bramki Szwala może być decydujący. Mamy za chwilę 3 sekundy. Przy piłce i pamiętajmy, Michael Bigler ma do wykorzystania jeszcze jeden czas, więc podejrzewam, że przez kilkanaście sekund Polacy będą tę piłkę rozgrywać, a później trener naszej drużyny o ten czas poprosi. Rojewski, Jurkiewicz, jeżeli teraz rzucimy bramkę, praktycznie Mistrzostw Świata. Już w ogóle nie chcę mi się wierzyć, że nam coś odebrało, no ale już poczekajmy na zimne. Michael Bigler teraz poprosił o czas. ...49 sekund, dwie bramki więcej mają Polacy. To się musi udać. Niesamowity mecz, naprawdę zmusiliśmy Szwedów do popełnienia dużej liczby błędów, do rzutów, które bronił Szmal, do rzutów niecelnych. Oni grają w tej chwili na 49% skuteczności, to nawet Francuzi nie zagrali z nimi tak, żeby zmusić ich aż do tylu błędów w grze w ataku. Sławomir Szmal, 12 obronionych piłek w 32 rzutach. To też jego wielki mecz. 49 sekund dzieli nas od ćwierćfinału Mistrzostw Świata, od rywalizacji z Chorwatami. Patrzmy na to, co dobre. Patrzmy na to, co dobre w grze Polaków. Sercem, znów sercem Polacy wygrywają. Mamy nadzieję, ten bardzo ważny mecz. Mały finał, tak można powiedzieć. The final countdown na trybunach, no i odliczamy razem z tym zegarem tutaj, czekając. Szwedzi bronią oczywiście indywidualnie, nie dostał piłki Wiśniewski, czemu był wolny na kole? Jurkiewicz i teraz Wiśniewski, rzuć! Jest! 23-20! Ćwierćfinał Mistrzostw Świata! Już za pół minuty! Ćwierćfinał Mistrzostw Świata, nic tam tego nie odbierze. Brawo Polacy, fantastyczna walka, brawo, sercem wydarliście Szwedom ten wynik, nieprawdopodobne, 23-20, jeszcze Jurkiewicz na koniec, Zajrzał się bieg nonszalacko, jakby specjalnie patrzył, gdzie wy jesteście, nikt za mną nie podąża, Szwedzi, już nie wierzyli. Koniec! Polska w ćwierćfinale Mistrzostw Świata! Wreszcie wspaniały mecz biało-czerwonych! Na takiej imprezie jak mistrzostwa trzeba zagrać super! Mecz 6-7! Polacy ten szósty zagrali genialnie! Jak Feniks z popiołu powstali i wydarli wspaniałej szwedzkiej drużynie wicemistrzom olimpijskim miejsce w najlepszej ósemce świata! Brawo Polacy! Dziś zagraliście jak bohaterowie! Dziś zagraliście jak gladiatorzy! Zagraliście fantastycznie! Zagraliście przede wszystkim swoim wielkim polskim sercem, które wygrało ten mecz!
Nie wierzą Szwedzi w to, co się dzieje. Jest tutaj trener, twórca wielkich sukcesów za 90. Jest prawie cała ta drużyna. Nie doczekała się następców. To jest kolejna impreza, która Szwedom nie wyszła. Mają teraz spuszczone głowy. Nawet nie wierzą, że nie zagrają w czołowej ósemce tych mistrzostw. Ale Szwedów już w tej chwili żegnamy. My cieszymy się z awansu naszego zespołu. 24-20 i fantastyczna szwedzka obrona przełamana. 4 bramki więcej biało-czerwonych. Kto najlepszym zawodnikiem meczu? Bartosz Jurecki. Jego karne były tak bardzo potrzebne. Brawo Bartek, brawo biało-czerwoni. Fantastyczna robota, panowie. 5-5, stuprocentowa skuteczność Bartosza Jureckiego. 4-4 w rzutach karnych na lepsze. A nie, to jest Michał Jurecki. Michał został najlepszym zawodnikiem. Michał, za moment to sprostowano, ale to nie ma żadnego znaczenia, kto był najlepszym zawodnikiem. Dzisiaj Michał też zdobył 5 bram. Tak, dzisiaj każdy z Polaków zagrał całym swoim sercem i w nagrodę w środę ćwierćfinał mistrzostw świata z Chorwatami. Ależ to był znowu horror, ale z happy endem. Z happy endem, proszę państwa, oddajemy głos do Dariusza Szpakowskiego i naszych ekspertów w studio. Dziękując państwu za uwagę, za Ali bin Hamada Latijah Arena. Szczęśliwego polskim szczęściem. Jacek Laskowski i Maciej Iwański. Do usłyszenia.